Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Od razu pytanie do Was. Czy według Was, żeby schudnąć i utrzymać ten efekt, wystarczy liczyć makro? Jeżeli odpowiedziałeś, że tak, to znaczy, że nie dostrzegasz szerszego elementu tej układanki, jakim jest wyrobienie odpowiednich nawyków życiowych. Świadomie mówię życiowych, ponieważ na to składa się cały lifestyle, czyli to, co robisz w ciągu całego dnia, to są nawyki żywieniowe, jak i treningowe, jak i to, co robisz na co dzień. I to będzie bardzo ważnym elementem tego, żebyśmy osiągnęli ten efekt, ale także, żebyśmy go utrzymali, ponieważ utrzymanie jest dużo trudniejsze niż sama redukcja. I wie o tym każdy, kto chociaż raz wyciął się do tych 10% poziomu tkanki tłuszczowej, co też jest dobrym poziomem na plażę. Dzisiaj pogadamy właśnie o tych nawykach. Zapraszam. Pierwszy mój nawyk jest taki, że nie jem praktycznie posiłków, które nie zawierają od 20 do 30 gramów białka. I robię to przede wszystkim po to, żeby nabić swoją dzienną pulę zapotrzebowania na ten makroskładnik, który wynosi w przybliżeniu 2 gramy na każdy kilogram wagi ciała. Ale robię to również dlatego, żeby promować większą sytość po takim posiłku. Jeżeli dodasz 20-30 gramów białka do tego, co jesz, będziesz najedzony dłużej, przez to nie będziesz podjadał pomiędzy posiłkami, będziesz bardziej syty i w konsekwencji spożyjesz mniej kalorii. Dlatego na przykład kiedyś, jak byłem mały, no to jadłem powiedzmy płatki kukurydziane na śniadanie i tam było białka tyle, co w mleku. Natomiast teraz do tych płatków zjadłbym po prostu dodatkowo odżywkę białkową bądź jakiś serek wiejski, żeby nabić to białko. Kolejny nawyk tyczy się spożywania płynów. Ja odstawiłem totalnie wszystkie płyny, które mają kalorie. Czyli nie piję żadnych soków pomarańczowych, jabłkowych, nie piję coli z kaloriami, tylko jak już to spożywam produkty typu zero, bądź też samą wodę. I tutaj jeżeli chodzi o wodę, to też staram się zawsze mieć butelkę pod ręką, po prostu dbam o odpowiednie nawodnienie. Nie kontroluję dokładnie, ile tych płynów spożywam, ale na przykład patrzę na swój kolor moczu. Tak, to też jest dobry wskaźnik tego, czy spożywasz odpowiednią ilość płynów. Jeżeli twój mocz jest przezroczysty 2 do 3 razy w ciągu dnia, znaczy, że twoje nawodnienie jest na odpowiednim poziomie i też woda, którą spożywasz, również będzie promowała większą sytość i w konsekwencji będziesz spożywał mniej kalorii i łatwiej ci będzie utrzymać wypracowany efekt. Kolejnym nawykiem, który wypracowałem poprzez te wszystkie lata, jest to, że jestem bardziej aktywny na co dzień. Myślę o tej aktywności. Kiedyś na przykład nie byłoby dla mnie problemem, żeby podjechać gdzieś na zakupy samochodem i w ogóle bym się nie zastanawiał, dlaczego to zrobiłem. A teraz mam coś takiego w głowie, że lepiej by było pójść pieszo. Lepiej by było się przespacerować, nabić tą aktywność. I tak samo mam z różnymi obowiązkami domowymi. Nie wyręczam się innymi osobami, bądź też nie ułatwiam sobie specjalnie ich wykonania. Tylko robię to po to, żeby po prostu się poruszać, żeby być aktywnym. I właśnie ta aktywność to jest najlepsze, co możecie zrobić, żeby utrzymywać wypracowany efekt. I powiem więcej, najlepszą metodą na to, żeby się odchudzić, jest kontrolowanie liczby spożywanych kalorii. Natomiast najlepszą metodą na to, żeby potem utrzymać wypracowany efekt, jest podbijanie aktywności w ciągu dnia. Czyli staram się cały czas o tym myśleć i to już weszło mi w krew. Już nie jestem w stanie usiedzieć zbyt długo w miejscu, tylko muszę się poruszać, ale wiadomo, że wyrabianie takiego nawyku trwało, ale jak najbardziej warto. Kolejnym nawykiem jest to, że staram się zawsze, codziennie zjeść od 2 do 3 porcji warzyw bądź owoców. Zawsze mam pod ręką jakieś jabłko, banana, pomarańcz. Zawsze też w posiłku staram się skomponować to tak, żeby pojawiło się jakieś warzywo, jakieś buraczki, kalafior, brokuł, cokolwiek, byle żeby te porcje warzyw spożywać. I tutaj one oczywiście również będą korzystne z punktu widzenia sytości, jak również z punktu widzenia dostarczanych mikroelementów i witamin. Dlatego jak najbardziej warto jest to uwzględnić w swoim jadłospisie. To, co również udało mi się wypracować, to jest takie racjonalne podejście do żywienia. W sensie mam coś takiego w głowie, że okej, mogę sobie pozwolić na wszystko to, co spożywam, czyli zjem sobie teraz kawałek czekolady, batona, chipsów, lodów, cokolwiek,
ale wiem, że mogę to zjeść, ale w umiarkowanych ilościach. Nie obżeram się tym i zawsze w pewnym momencie zaświeci mi się jakaś czerwona lampka i powiem sobie: aha, dobra, no trochę przeginam, przesadzam, spożywam tego zbyt dużo, przez co to odstawiam. Na wyrobienie tego nawyku również potrzebny jest czas, więc po prostu pomyślcie o tym następnym razem, kiedy będziecie spożywać jakieś wysokokaloryczne przekąski, że każdy kolejny kawałek smakuje dokładnie tak samo, więc czy jest sens go jeść dalej i się obżerać aż po korek. Kolejny nawyk, który zostanie ze mną już na pewno do końca życia, to jest to, że mniej więcej wiem, co ile ma kalorii i zawsze szukam zamienników. Podświadomie już nawet myślę o tym, że to ma tyle kalorii, więc lepiej byłoby to zamienić na coś innego. Typu na przykład mam użyć śmietany, no to dużo lepiej jest użyć jogurtu naturalnego, który dostarczy mniej kalorii. Albo mam ochotę na tabliczkę czekolady, ale wiem, że gdybym zjadł ją całą, no to dostarczę 500 kilokalorii, więc lepiej jest ją zamienić na przykład na małego batonika. I takimi małymi zmianami powoduje to, że spożywam dużo mniej kalorii niż mógłbym, bo mam to w głowie po prostu, że to ma tyle, ale na to potrzeba czasu, trzeba konsekwentnie liczyć kalorie i makroskładniki i potem będziecie mieli taki szósty zmysł. Będziecie trochę jak Neo w Matrixie, że dobra, to ma tyle makro, wybiorę to. Na to potrzeba czasu, ale no to jest bardzo przydatna umiejętność. Dwa ostatnie nawyki staram się dopiero co wypracować, jeszcze do końca mi się to nie udało, ale idzie mi coraz w tym lepiej. Przede wszystkim staram się jeść tylko w momencie, kiedy nie jestem głodny, bo bardzo często zdarza się tak, że po prostu jemy z nudów. Na pewno każdy z was zna to uczucie, że poszliście do lodówki, bo po prostu się nudziliście, sprawdziliście, co tam jest w tej lodówce, no i przy okazji coś z niej wyciągnęliście i zjedliście. I nawet o tym nie pamiętacie. Po prostu z nudów czasami spożywamy posiłki, więc staram się to rozgraniczać, staram się to rozpoznawać i jeść tylko w momencie, kiedy naprawdę jestem głodny. Wtedy dopiero siadam do posiłku i sprowadzam drugi nawyk, czyli świadome jedzenie. Staram się jeść jak najwolniej, skupiać się na tym, co jem, przez co będę najedzony dłużej, bo mój organizm zarejestruje, że w ogóle coś zjadłem. Najgorsze, co możecie robić, to jeść w pośpiechu, czyli dobra, złapię tego batona i lecę na autobus, bo nawet nie zapamiętacie, że coś zjedliście. A w momencie, kiedy usiądziecie na spokojnie, zjecie tego batona przez 30-40 sekund, to zapamiętacie, że jedliście coś takiego i będziecie psychicznie zaspokojeni na znacznie, znacznie dłużej. Okej, więc to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jakie z tych nawyków wy praktykujecie. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam!